Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku pomiarowym. Dzisiaj będziemy mierzyć dozymetrem Buella. Jak zawsze zresztą. Chociaż raz był wyjątek. No, za pozdrość. Będziemy mierzyć ten zegareczek. Jest to szwajcarski zegarek. Firma... Zaraz powiem. Jest to firma Allas. Nie wiem, czy jest znana, czy nie. Ale zegareczek ma troszkę mocy w sobie. Najpierw zróbmy pomiar tła. I kiedy mama, ja rozpakuję sobie zegareczek w tym czasie. Dobra. Wynik mamy bardzo niziutko. A teraz weźmy zegareczek. Taką wygląda. Jeszcze pokażę. Tak to wygląda. Ok, widać. Dosyć mały zegareczek damski. Dobra. Zerujemy i jedziemy z pomiarem. On też nie rośnie jakoś w zastraszającym tempie. Tak jak to miało miejsce przy licznik od Miga. No ale już mam przekroczony normę. No, wynik nie jest jakoś szalony. No ale jednak norma przekroczona. Bo nawet z tego co pamiętam, Tigi elektrody wolframowe miały większy wynik. No nie pamiętam już dokładnie jak to było. No, ale wynik w każdym razie jest taki. To mały zegareczek. Takie ludzie kiedyś na rękach nosili radioaktywne. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam do komentowania, dawania łapek w górę i dawania subów. O, to przede wszystkim. I na stronę na Facebooku, na fanpage. Tam gdzieś link w opisie. Także hej, cześć.